Dzień dobry, bardzo z tej strony Berenike, witam was wszystkich serdecznie. Po jakimś czasie wyszłem z inicjatywą, aby zobaczyć, co się dzieje na Astroniże. To jak wiecie, producent System Era Software, wydawca System Era Software. Oczywiście po wejściu, pierwszym wejściu macie od razu komunikat, co się ukaże, w jakich porach, jakie wersje weszły i pozostałości innego, czyli co będzie dodane, jakie kombinezony, jakie inne rzeczy, a więc wejdźmy dalej. Zaraz zobaczymy, czy są już jakieś nowe booki. Widzę, że już nowa aktualizacja 0.10.05. Oczywiście nie wczytujemy, wejdziemy sobie na nowym całkiem nowy save. Opis zmian. Opis zmian od razu później sobie możecie zobaczyć, ale też bodajże chyba na Steamie. Tak jest, bodajże na Steamie oraz na. Jeśli nawet wejdziecie sobie w link, który będzie w opisie, podam po prostu, co jest nowego w tym systemie 0.10.05. I sprawdźmy sobie, czy coś już jest nowego, zmienionego na Astroniże, czy coś nowego z dodanego. Bo możliwe, że coś już jest ciekawego dodanego. Oczywiście, no kurde, końcowa wersja alfa. Czyli już niedługo prawdopodobnie będzie to już finałowa wersja, jak już jest końcowa wersja alfa. Bodajże nam jednak z głosem dalej jest nic nie ten. Głosu dalej nie ma, jak nie było. Czyli dalej się buguje głos. Nie wiem, czemu tak jest, ale pojawił się głos. Tylko dalej jest to zbyt mały level. Damy sobie tak. Jeszcze raz zastosuj. Znów. Póki co w pierwszych krokach widać, że dalej jest wszystko działa tak samo. Czyli dostajemy na sam początek dostajemy to, co mieliśmy. A więc w sumie chyba nic się na razie nie zmieniło na podejściu tutaj do tego ekranu. Możemy sobie sprawdzić. Okay, oczywiście mamy jedno. Chyba tego nie było, bo nie pamiętam, czy to było już. Tym komunikatem. Przy czym mamy pyk 0.10.5.0, więc nowa wersja. Myślę, że na nowej wersji zaraz spróbuję jakieś z tyłu cię zrobić, ale chyba nawet jest nowy wygląd kasku bodajże. Tak, jest nawet nowy wygląd kasku. Jest chyba nowy. Nie ma za dużo co myśleć. Czy jakieś nowości są? Oprócz tego, że wygląd. Wygląd postaci się trochę zmienił. Powiedziałbym nawet trochę bardzo. Mniej więcej to możemy sobie poczytać zaraz, co się zmieniło w update'cie. Wygląd tego nowego owdzianka. Tutaj zobaczymy. Chyba przyciski też się zmieniły bodajże trochę, bo były też inne. O, i trochę wygląd zaś poprawili. Jest to teraz w jakiejś kratce, jak byście zobaczyli w innych filmach, to jest to całkiem co innego zrobionego. Czyli całkiem inaczej to wygląda wszystko, nie? Wydaje mi się, że coś tu poprawili trochę. Coś dodali więcej. Oczywiście tak dodam w linku. Może film wyląduje chyba dzisiaj nawet. Nowe zmiany. Jeśli byście chcieli live'a z Astronira, to zapraszam, komentarze, suby, lajki. I osoby, które będą chciały zagrać ze mną, będą mieli widziane. Oczywiście mają być na live'ie, żeby nie było też.
chyba póki co to tak tego nie sprawdzę. Co tu jest nowego dodanego? Ogniwa. Chyba nie widać aż tak bardzo, co tu jest. Też widzę, że musiałbym sobie wziąć jakieś tłumaczenie na polskie. Ale to oczywiście wujek Google pomoże. Tak czy siak, cała informacja o nowym update'cie dodam w linku, nie? Tak, żeby nie było. Mały generator, ale wydaje mi się, że wygląd wszystkiego jest zmieniony trochę. Na pewno jest wygląd tutaj tego całego interfejsu jest zmieniony. Wygląd postaci jest zmieniony, bo wygląd postaci był inny. Pojemniczek jest taki sam jak był. Tak, pojemniczek jest taki sam jak był. Tu zobaczę coś może tutaj w tym drugim. To jest średnia drukarka. Zobaczymy gdzie jest ustawiona. Dobra. Coś na średniej drukarce, żywica. Komora badawcza, duża platforma. Ale coś jest tutaj nowego na bank. Wątpię, żeby twórcy sobie już tak zostawili jakiekolwiek. Mi tę grę to z tą pogrom. To co? Ile to kosztuje w ogóle? Także jakby co, to na kanale też ze mną jest Szeski. Czyli Martek, kurde, czorgowie. Te też nikt zmienia jak. Jak dziewica majtki. Ale tu widzę, że jakiś interfejs. Zaraz, bo zginę. Wiadomo, ty jesteś dziewicą majtki, zmieniasz to, wiesz. Ha, jaki panczyk. No nie pykło ci za bardzo, ale cóż. Zmienia majtki. Nie pykło ci. Mały generator, mała drukarka, zestaw przewodów. Tych zestaw przewodów chyba się przydadzą bardzo. Pojemnik, filtry tlenowe, mały generator. O, to też się przyda. Muszę alfabet Morsa kurwa zrobić, jebane gówno. Spoko. Mała drukarka, zobaczymy jak, czy coś jest nowego. Forza, nie, bez kity, żeby zrobić osiągnięcie, kurwa. Ale jak alfabet Morsa? No, antena mi podaje alfabet Morsa i ja muszę to odczytać, w sensie w słowach, czyli kropka, kropka, spacja, to dźwięk i muszę to jako odczytać jako litery i ułożyć z tego słowo. Na słowo stało się ciałem. To przerobić w programie, żeby mi odczytało jakie to są linie i w ogóle te przejebane. Średnia drukarka. Średni magazyn. Czyli coś może chyba nowego jest. Zobaczmy. Przejdziemy się jeszcze tutaj tylko. Od razu burza idzie. Więc niby to czekał, aż mnie burza zgarnie. Wydaje mi się, że na pewno coś się zmieniło w burzy, więc szybko się schowam tylko. Opa. Proszę bardzo. Trzeba się tylko skitrać chwilkę. Robię easter egga z BF-a. No i kartony Hanki właśnie próbują mnie ubić. No fajny jest ten nowy wygląd tego całego mundurka. No i chyba przeszło. Dobra.
Chyba ja tak nie przeszło. Udarłem jakieś karton Hanki dorwie. Dobra, wyjdziemy, zobaczymy. Przeszło już to? Chyba nie. Jakby nie było ten generator, zaraz wam pokażę jak to działa. Pierwsze co to potrzebujemy, jakieś zieleninki, która nam bardzo ułatwi wszystko. Proszę bardzo. Pyk. Organiczny dajemy tutaj. W tym momencie nabijają nam się punkty. Ziemia wam będzie służyła do innych celów, ale to zaraz. No, do góry, do góry. Azor, do góry. Dobra jest. Dobra jest. Nie wiem, dużo osób chyba zapomniało o tym, że ta gra dalej istnieje. Że ta gra dalej jest rozwijana. Kosztowo zaś chyba się nic nie zmieniło, bo dalej stoi w granicach tam 80 zł. 71, potem 99. Ale dalej jest ta gra rozwijana. No szybko tylko sprawdzimy co tu jest. Jeśli znajdę gdzieś jakieś linki na temat co nowego w grze, oczywiście po polsku czy coś, to wam zostawię. To będziecie mieli odnośnik, żeby sobie zerknąć i poczytać trochę. Chyba tu miejsca nie mam już na resztę rzeczy. Dobra, jedno miejsce mi się zwolniło. Przewody zarobista sprawa. Niektóre takie rzeczy, które tu widzicie, często są bardzo przydatne. Raz gdzieś tam znalazłem taki cały, większy. Większą całą strukturkę. Gdzie można było podłączyć po całą mechanikę naszego statku i można było czerpać energię cały czas. Kurwa, random mi wpierdolił się i zaczął przeszkadzać. No ja pierdolę, to za downy jebane. Czy ty musisz tyle przeklinać? No wkurwia mnie, pół mapy musiałem przejść, połazić, żeby porobić jebane gówno, a ten se wbił i mnie zaczął zabijać. I że gram, kurwa. Biedne szeski. Szmat. Oczywiście też, żeby czuć, wiecie, że jest nowy produkt, czyli glina, która weszła w ostatnim patchu. Z tym, co zrobili. Przedostatnim. 09 czy jakoś coś takiego. Dobra, tu jeszcze podejdziemy tylko. Tak na szybko. Albo zaraz mi tlenu braknie. Tu trzeba połączyć tylko. No dalej widzę, że są niektóre rzeczy są dalej nie zrobione, nie są naprawione. Przygotowa właśnie to, nie? Może wisi w powietrzu. Ale widocznie chyba nie uda im się uporać z tym, żeby te rzeczy były naprawione w jakimś stopniu. Po prostu może mechanika gry już jest taka, że nie da się tego tak polepszyć. Chyba ta trawa też jest... Nie, trawa już jest stara. Trawa jest stara. Nawet jeśli film będzie w pół godziny, to i tak większość gdzieś tam powycinam, więc... I wam podeślę gotowca. Żeby były same sensowne rzeczy.
Chyba mówię, jeśli byście chcieli więcej gierek z Astronira czy czegokolwiek, najlepiej jakbyście zostawili po prostu informację, tak? Chcielibyście obejrzeć to, to i to. To by było coś takiego, że no, jeśli mamy te gry wszyscy razem, czyli ja, Matek, Gordem, Enof i inni, no to byśmy grali w te gry wszyscy razem, tak? Jeśli macie ochotę z nami zagrać, no to wchodzicie na TeamSpeaka. Proste. Zanim wejdziecie na TeamSpeaka, czy po wejściu na TeamSpeaka, no to gdzieś tam ktoś się was coś spyta. Po pierwsze, co to, no, nie będziecie trollować, tak? Za trollowanie jest ban na TS-ie i ban na... na czacie, na obu czatach. Czy to na Twitchu, czy to na YouTubie, czy to na innych czatach. Czy na mikserze, bo też jest i mikser, platforma. No, czy w sumie kilka platform weszło takich, tych większych, więc... Dobra, to sobie damy tutaj do środeczka, proszę bardzo. Chodź tutaj. Ja bym chciał te nowe zmiany zobaczyć wszystkie. No o tym mówię, o tym sobie zaraz poczytam. I dogram materiał. Jakie zmiany weszły. Dobra, tutaj chyba nic ciekawego nie znajdę nawet. Nie jest to nawet coś, co by mi się przydało. Jakieś części, filtry. No. To wszystko do odzysku. No więc szkoda, szkoda. W tle daleko widzicie chatę. Moją. O, tam mamy kolejną rzecz, którą możemy sprawdzić, znaleźć. Więc teraz tylko sensownie by było, żeby przejść tam. Więc niepotrzebne rzeczy to ja sobie odłożę, tam jeszcze gdzieś wisi. Proszę bardzo. Niepotrzebne rzeczy odkładamy, a potrzebne rzeczy bierzemy z sobą. Oczywiście glina należy do tych niepotrzebnych rzeczy póki co, bo na razie chyba nie możemy tutaj nic zrobić z gliny. Chyba nie. Mam generator, mała drukarka. Przewody są najważniejsze. Zestaw przewodów. Dobra. To lecę dalej sprawdzać, poszukać nowych ciekawych rzeczy. To jest, pójdę w tą stronę. Tam już byłem. Tam byłem. Tutaj gówno widziałem. Gdzie to widziałem? Tamtą drugą fajną rzecz. Tam jest, tam jest, tam jest. Dobra. Czyli odtąd robimy tak, w tą stronę. Tam są dwie ciekawostki fajne. Które, jeśli to jest to, co chciałem, najlepiej sobie, jak będziecie tak łazić, nie? Czyli wam się kończy i w tym momencie dopiero naciskacie te, żeby wam się wysunęło to. Gra jest rewelacyjna pod koopa i pod granie takie for fun. Bo dużo rzeczy można takich ciekawych tu zrobić. Jakieś dziwne budowle budować. Z piasku oczywiście. Zbierzemy stroja oryginalnego. Które trawy sobie pozbieramy, aby nam się zrobiło do energii. Dobra, organiczny zrobiony. Czasem niektórzy... Ktoś tam mówi, że brakuje w tej grze zwierząt. Że brakuje urozmaicenia jakiegoś. Że powinno być czegoś więcej. Czy ja wiem, czy by był to dobry pomysł. Dobra. Na
kolejnym statku już jesteśmy. Zobaczmy, co tu jest nowego. Nie chcę mi się tak kopać cały czas. Tutaj jest najważniejsza rzecz, którą potrzebujemy. Proszę bardzo. Rzeczy, które się znajdują, przeważnie są w środeczku umieszczone. Z tej strony ich nie zobaczycie, ale jak podejdziecie sobie od tamtej, to już je znajdziecie. Te śmieci, które tu leżą, na przykład o takie coś jak tutaj, są to rzeczy, które później można zbudować maszynę, która będzie wam to przerabiała na inne źródło. Na inne źródło potrzebne. Te rzadkie metale, takie jak węgiel czy coś, to też są na innych planetach, więc po te rzadkie metale trzeba lecieć. A czasami też można widzieć, na jakiej planecie znajduje się dany materiał, który potrzebujecie mieć. Proszę bardzo, glina, glinę mam, grafit. Grafit jest bardzo cenny i tytan. Bardzo rzadki materiał, którego nie jest tak łatwo znaleźć. Proszę bardzo. Trochę ciszę. Mikrofon muted. Dobra. Bym musiał poszukać. Nie mam jeszcze czegoś w pobliżu. Jakiegoś jeszcze. Dobra. Przewody. Przewody. Glinę na razie wykładam, bo glina mi się przyda. Tu w międzyczasie bajtów nic nie mogę zrobić z bajtów. No cóż. No idę dalej poszukać czegoś nowego. Kwarc. Znany materiał. Dobra. Co, zakopałem się, czy co zrobiłem? Co to się dzieje? Tutaj do góry na tych dziwnych kwiatach często możecie znaleźć, no nie wiem, czy tutaj jest na tym kwiecie. Ale często możecie znaleźć właśnie itemy, które są potrzebne do tworzenia. Podejdę tylko zaraz dokończę swoją myśl. I często tu możecie znaleźć właśnie na kwiatach do tworzenia bajtów. Jak znajdę, gdzieś wam to pokażę zaraz. Jak znajdę, jak to wygląda. Gdzieś tu na jakimś pokwiecie powinno być. Albo się będzie to znajdować pod powierzchnią, albo będzie się to znajdować na powierzchni. Czyli gdzieś tam w jakiejś odległości na kwiecie. Zobaczymy, czy coś się tu zmieniło jakiegoś pod tym. Lub tu na koronie kwiatu, nie? Akurat w tym momencie tutaj nie widzę tego, ale na tym, na samym przodzie, na tym zielonym tam dalej. Jest to bardzo widoczne. To tam podko podejdę. A kurde. Proszę bardzo. Już idziemy w tamtą stronę. I zaś. Sam nie stosuję się do tego, co mówiłem. Szkoda. Bo byłaby to cenna. Proszę bardzo, coś takiego. Odległości. Nie, szkoda, że nie ma. Brakuje mi czegoś takiego jak taki wyznacznik. Na ile metrów mogę rozciągnąć? Czyli po chwycie tutaj pokaże mi, ile metrów to ma, i chyba, że w tym momencie mi się kończy
i w tym momencie już mam rozkładać kolejne, albo żeby mi się to automatycznie rozkładało pod danym przyciskiem, tak? Czyli mam, tu mam pod T, a nacisnę N, żeby mi się to rozkładało automatycznie. Jednak tego nie mam, niestety, szkoda. Tego brakuje. Dobra. Tą rzecz, którą potrzebuję, jest tutaj do góry umieszczona. Jest to tam. Nieznany. I to jest materiał, który potrzebujemy do bajtów. Ten materiał się znajduje i pod ziemią, i właśnie do góry nad powierzchnią. No, a czasami go tam nie ma. Dobra, proszę bardzo. I gdzieś czasami są takie małe bajty umieszczone właśnie na takich dziwnych, stworzonych... No niestety tego tutaj nie ma też. Ale jeśli bym chciał podkopać trochę... No to ten monument... To wydaje mi się, że to się znajdzie gdzieś tutaj. Ale... Nie jestem pewny, ale nie, no w razie czego nie chcę tam spaść niżej. Gdzieś coś jeszcze miałem znaleźć. Tylko gdzie to kurde było? Pozwólcie, że zetrę podkopię, bo potrzebuję trochę złożonego. Energii mam dość sporo na tą chwilę. Tam jest chyba ten jeszcze jeden przedmiot, który szukałem. Czy to może jest ten sam? No to jest chyba ten sam, w którym byłem już. Tak, to jest ten sam. Są tu rozmieszczone losowo. Ale jak widzicie, ten cały teren można fajnie tam jest kolejny. Gospodarować. Tak, to chciałem powiedzieć. Czyli zrobić teren przydatny dla was, nie? Żebym nie spadł. Mówię, twórcy jeszcze mają trochę do zrobienia tutaj. Prawdopodobnie jakbym był anglojęzycznym twórcą na YouTubie, chociaż nie wiem, czy mogę się nazwać twórcą, ani streamerem, bo jednak na razie nie widzę przyrostu subskrypcji, a chciałbym, żeby osiągnąć poziom do końca roku, abym osiągnął poziom 3000 subskrypcji chociaż. Końca roku, czyli zostało z dwa tygodnie? 2-3 tygodnie. Gdybyście zasubowali, podali info dalej i nie odsubowali. Zostali ze mną i drążyli, sprawdzali mój kanał, jak się rozwija, czy się będzie rozwijał. A jeśli przyjdzie czas, to oczywiście, jeśli będę miał chęci, to oczywiście nagram jakiś specjał. Ale póki na razie mówię, to jest coś takiego, że jeśli człowiek nie widzi rezultatów, że przykładowo fajnie ktoś ogląda, oczywiście od razu mówię, ja nie zarabiam na tych filmach. Zarabianie mam wyłączone, niestety. Przez to, co wprowadziła ta babka z YouTube'a, wszyscy najmniejsi twórcy mają odcięte zarabianie. Chociaż te progi, które wprowadziła, są totalnie zawyżone. Bo jeśli miałoby to tyczyć się tylko i wyłącznie kanałów, które były stworzone przed lub po jakimś tam okresie, to jest ok, spoko. I te kanały mogłyby mieć takie coś zrobione. Ale jeśli mój kanał był stworzony już dawno, dawno temu, później dopiero zacząłem swoją przygodę z YouTube'em, to myślę, że to jest, no niestety, jest to złe, tak? Poprowadzi to do tego, że tacy twórcy, którzy nagrywają gry, jak ja, nie pokazują wam te gry, są po prostu olewani przez większe firmy, są ignorowani, tak? Większa osoba dostanie, rozmówię, że nie żeby nie było, większa osoba, większy streamer, większy youtuber, będą wchodzili w dupę, żeby mi zależało, żeby mi ktoś wchodził w tyłek, jeśli chodzi o gry. Chociaż fajnie by było dostać tytuły, które by się fajnie oglądały, które by ktoś chciał zobaczyć, nowy tytuł u mnie.
No niestety, no nie mogę go pokazać, no bo go nie mam. Są firmy, które na serio nie rozumieją tego, że no bez udostępnienia klucza, który jest praktycznie dla dewelopera, jest klucz może zrobić w każdej chwili. To mają swoje sposoby, czy te maszyny jakieś do kluczy. Więc każdy deweloper ma taką maszynę do kluczy, którą może tworzyć nieograniczoną ilość kluczy. Są to w setkach, tysiącach kluczy. Więc dla niego to nie jest problem. Dla niego jest problemem, że twórca ma osiągnąć poziom jakiś tam, żeby dostać dany klucz. Dlatego te firmy, które po prostu to robią, trochę źle to. Źle potem jakby podchodzą, nie? No jakbym tak miał patrzeć, jeśli bym miał w tym momencie na dzień dzisiejszy farminga, czy jakąś inną grę, to no, oczywiście wykupiłby się serwer z chłopakami. Osoby, które by chciały wejść, weszłyby na ten serwer. Ale nie, no oczywiście problem. Żadnej osobie, nikomu. A że uwielbiam gry, to jest moją pasją w czasie wolnym od pracy i lubię to robić, to robię. Nie wiem, dajcie swoje przemyślenia, co o tym sądzicie.